W książkach lub filmach często pojawia się taki motyw ucieczki groźnego przestępcy z więzienia. Na pewno kojarzycie, prawda? Ta świadomość, że gdzieś obok nas może być jakiś niebezpieczny bandzior, który w każdej chwili może zaatakować kolejną niewinną osobę, wzbudza sporą obawę. Jednak takie historie to nie tylko fikcja. W 1968 roku pewien gość, który odbywał karę w więzieniu we Wronkach, zwiał. Przez 2 tygodnie błąkał się po Polsce. Milicja deptała mu po piętach. I jak się pewnie domyślacie, w tym czasie zrobił coś bardzo złego. Dziś więc kolejny temat z serii śledztwa PRL. W ostatniej ankiecie, którą opublikowałem w relacji na Instagramie, daliście mi wyraźny sygnał, że lubicie tę serię, że interesują was te tematy, więc spokojnie, możecie być pewni, że w nadchodzących tygodniach lub miesiącach pojawią się kolejne, mało znane sprawy z podobnego okresu, zrealizowane w podobnym klimacie. Jest w tych archiwalnych historiach coś szczególnego, coś niepokojącego, coś intrygującego. Zaraz przyznacie mi rację. Jak pewnie wiecie, największy zakład karny w Polsce znajduje się we Wronkach. Ta miejscowość jest przecież głównie znana z tego, że jest tam ogromne więzienie, w którym kary odbywają recydywiści. Wikipedia podaje, że obecnie siedzi tam blisko 1500 osób. W 1968 roku wśród tych więźniów był także niejaki Hubert P. Albo, dobra, nie bawmy się już w inicjały. W końcu ten mężczyzna został skazany prawomocnym wyrokiem. W dodatku mówimy to o sprawie sprzed ponad 50 lat. Herbert Kurt Paukstad, tak się nazywał. Ten gość może i nie był jakimś wielkim, groźnym przestępcą, ale połowę swojego życia i tak spędził w kryminale. Pewnie czuł się tam już jak w domu. Pod koniec lat 60. odbywał karę za uchylanie się od płacenia alimentów. Skazał go za to sąd powiatowy w Kaliszu. Jak dotąd, ten facet nigdy nikogo nie zabił ani nie zgwałcił. Ale w przeszłości był też sądzony za brutalne pobicie kobiety. Bił ją żelaznym prętem po głowie do nieprzytomności, czym spowodował u niej wstrząs mózgu. W dodatku groził jej śmiercią. To był jeden z tych największych grzechów, które miał na sumieniu. Mimo wszystko nie był on traktowany jako szczególnie niebezpieczny więzień. No, daleko było mu do morderców recydywistów. Z tego też względu mógł pracować poza zakładem karnym. Taki przywilej, ukłon w jego stronę, wiecie, nagroda za dobre sprawowanie. Pracownicy zakładu wierzyli Herbertowi, że nic głupiego nie wpadnie mu do głowy. Niestety, pomylili się. Herbert, podobnie jak inni osadzeni, byli dowożeni codziennie do pracy w terenie. Wykonywali tam powierzane im obowiązki, a po kilku godzinach wracali do swoich cel w zakładzie karnym we Wronkach. Dla więźniów była to świetna odskocznia. Nawet jeżeli robota była ciężka, no bo niejednokrotnie tak było, to przynajmniej działo się coś ciekawego, coś innego. Ciągłe siedzenie w celi, gapienie się na swoich współtowarzyszy i kraty w oknach przez wiele godzin, niektórych może to doprowadzić do obłędu. Nic więc dziwnego, że zazwyczaj odbywający karę więźniowie chętnie zgadzają się na taką pozazakładową aktywność. Tak jest w obecnych czasach i zakładam, że podobnie było i w czasach PRL-u. 23 sierpnia 1968 roku Herbert pracował z kumplami w państwowej stadninie koni w Posadowie. Jednak tego dnia nie zamierzał wrócić do swojej celi. Razem z innym więźniem, z Henrykiem, postanowili zwiać. Gdy tylko nadarzyła się okazja, oddzielili się od grupy i zniknęli z oczu pilnujących ich klawiszy. Mężczyźni ruszyli w kierunku Zbąszynia. Szli polami i lasami, aby nikt ich nie zauważył. Mieli na sobie ubranie robocze oraz gumiaki. Dzień po ucieczce Herbert zwierzył się swojemu kompanowi i opowiedział o swoich dalszych planach. Jestem gotów kogoś obrabować, a nawet zabić. Dawno nie miałem kobiety. Muszę zgwałcić najbliższą spotkaną, niezależnie od jej wieku. To nie były żarty. Ten uciekinier, recydywista, był zdecydowany do działania. Od teraz każda napotkana przez nich kobieta była w niebezpieczeństwie.
Henryk zdał sobie sprawę, że chyba będzie lepiej oddzielić się od swojego współtowarzysza. Wiedział, że jeżeli zostaną skazani, to może być sądzony za współudział. Już sama ucieczka jest przecież dużym przewinieniem, a jeżeli dojdzie do tego jeszcze gwałt, na to Henryk nie chciał się zdecydować. Dlatego, gdy nadarzyła się tylko okazja, odłączył się od swojego partnera i od teraz Henryk i Herbert działali osobno. Plan Herberta na zgwałcenie kobiety jednak się nie zmienił. Wędrował pieszo przez 3 dni. Jadł to, co znalazł po drodze. Kradł z ziemniaki z pola, żywił się owocami znalezionymi w sadzie i w lasach. Nie miał ciepłej odzieży, pieniędzy ani dokumentów. Pierwszej nocy, którą spędził samotnie, spał w stercie słomy niedaleko zbąszynia. Innym razem, po kryjomu, wkradał się do mijanych po drodze gospodarstw. W nocy wchodził do stodoły, spędzał tam noc i opuszczał to miejsce, zanim nastał świt, tak aby nie spotkać się z gospodarzem. W końcu dotarł do Grójca Małego i Nowej Wsi. W tej okolicy jest całkiem sporo jezior. To był sierpień, słoneczne wakacje. Nad wodą pełno było więc turystów. Herbert zakradł się do takiego obozowiska i ukradł kilka przedmiotów, które uznał za przydatne. Zabrał ze sobą m.in. kociołek, plecak, przybory toaletowe, nóż oraz, co ważne, ciężki i długi na ponad metr wspornik do namiotu. Teraz był już w pełni przygotowany do podjęcia śmiertelnych działań. W trakcie swojej podróży widziało go wiele osób. Nikt jednak wtedy nie podejrzewał, że jest to niebezpieczny zbieg z więzienia. Milicja nie nagłośniła tej sytuacji. Może gdyby wcześniej pojawiły się na ten temat jakieś wzmianki w prasie, może nie doszłoby do tej tragedii. Herbert szedł na oślep. Nie miał żadnej mapy, nie miał też konkretnego miejsca, do którego chciał dotrzeć. Idąc przez pola, w oddali zauważył jakąś postać. Była to 13-latka, która pasła tam krowy. Herbert poszedł w jej kierunku. Zapytałem ją o nazwę miejscowości, w której się znajdowaliśmy. Nie orientowałem się za bardzo w terenie. Odpowiedziała, że to niewielka wioska Smolno Małe w powiecie zielonogórskim. Później zapytałem też, ile ma lat i gdzie są jej rodzice. Herbert zwyczajnie chciał wybadać teren. Zaproponował dziewczynce śliwki. Zwinął wcześniej te owoce z jakiegoś sadu albo z gospodarstwa, które mijał po drodze. Dzięki tym śliwkom zwabił dziewczynkę do lasu obok łąki i tam zaproponował jej odbycie stosunku. Basia oczywiście odmówiła, wtedy Herbert obezwładnił ją i zgwałcił. Sprawca był znacznie silniejszy od swojej ofiary. Aby zrealizować plan, który założył sobie już kilka dni wcześniej, nie musiał zabijać Basi. Zdobył to, czego chciał, zaspokoił swoje seksualne potrzeby. Dziewczynka zagroziła jednak, że zawiadomi milicję. W ten sposób rozzłościła swojego oprawcę. Nie zrobił tego jednak od razu. Po odbyciu stosunku dziewczyna wróciła na pastwisko i przepędzała krowy, które się w tym czasie trochę oddaliły. Pasła je dalej. W tym czasie Herbert nadal był w pobliżu. W pewnym momencie Basia, widząc, że mężczyzna ma krótko ostrzeżone włosy, powiedziała, że z niego jest podejrzany typ i zawiadomi o całej sytuacji milicję. Przestraszył się. Wiedział, że jeżeli dziewczynka powiadomi o wszystkim swoich rodziców, jeżeli sprawą zainteresuje się milicja, no to od razu połączą to przestępstwo z Herbertem. On nie chciał spędzić kolejnych lat w więzieniu. Zdecydował się więc na usunięcie jedynego świadka tej zbrodni. Postanowił zabić Basię. W obronie Basi stanął jej pies. Atakował i ujadał na nieznajomego mężczyznę. Morderca odpędził go silnym uderzeniem wspornika. Pies z kulonym ogonem pobiegł do domu. Zjawił się tam przed 17:00 i to zdziwiło rodziców dziewczynki. Dlaczego zwierzak wrócił do domu sam? Wieczorem dziewczynka powinna zagonić bydło do obory, ale tego nie zrobiła. To wzbudziło niepokój u jej rodziców. Poszli na pastwisko, aby odnaleźć córkę. Krowy były nakarmione i czekały na powrót do gospodarstwa, ale dziewczynki nigdzie nie było. W miejscu, na którym pasły się zwierzęta, nie było żadnych śladów, które mogłyby świadczyć o tym, że wydarzyło się tutaj coś złego. Basia zwyczajnie zapadła się pod ziemię.
Wcześniej nigdy jej się to nie zdarzało. Rodzice zaczęli nawoływać córkę. Bez rezultatu. W końcu postanowili rozszerzyć nieco krąg poszukiwań. Doszli do pobliskiego lasku i tam, dopiero po kilku godzinach, znaleźli ciało nastolatki. Sprawca zadał dziewczynce wiele obrażeń, a narzędzie zbrodni zostawił tuż obok ciała. Jak wynika z protokołu sekcji zwłok i opinii biegłego lekarza, uderzył ją wspornikiem do namiotu w głowę, a gdy była już nieprzytomna, zrobił to jeszcze kilkanaście razy. To spowodowało rozległe pęknięcie podstawy i sklepienia czaszki, rozerwanie opony twardej mózgu, stłuczenie i porozrywanie tkanki mózgowej. To właśnie obrażenia głowy były przyczyną śmierci. Napastnik był niezwykle brutalny. Sprawca najpierw zadał Basi silne uderzenia w głowę, następnie wbił nóż w jej szyję. Do narządów rodnych wepchnął połamaną część wspornika. Zadawał więc kolejne ciosy nieżywej już ofierze. Chciał mieć stuprocentową pewność, że ofiara nie przeżyje, aby nie opowiedziała o tym, co wydarzyło się na polanie, milicji i rodzicom. Jego sposób działania sugerował, że to był jakiś sadysta. Człowiek, który cieszył się swoim bestialstwem, który rozkoszował się cierpieniem innych ludzi. Po ataku próbował ukryć ciało. Przeciągnął zwłoki z polanki do lasu w kierunku pobliskiego bagna. Dlatego też rodzice nie znaleźli dziewczynki od razu, a dopiero po kilku godzinach. Udało mi się dotrzeć do fotografii wykonanej w czasie oględzin. Z oczywistych względów nie mogę wam jej tutaj pokazać, ale powiem, że ciało dziewczynki było obnażone od pasa w dół. Co ciekawe, tych rzeczy osobistych, tej odzieży nie znaleziono przy zwłokach i to bardzo zainteresowało śledczych. Sprawca musiał zabrać te rzeczy ze sobą. Zastanawialiśmy się, dlaczego to zrobił. Nie podejrzewaliśmy raczej, aby zrobił to z chęci zysku. Raczej łączyliśmy to z jakąś formą fetyszyzmu. Morderca zabrał też łańcuszek oraz medalik należący do Basi. Te przedmioty pewnie będzie chciał sprzedać albo komuś podarować, a może zostawi sobie na pamiątkę. W trakcie sekcji zwłok w żołądku zamordowanej odnaleziono niestrawione śliwki. Milicjanci wiedzieli więc, że dziewczynka musiała zjeść te owoce na chwilę przed swoją śmiercią. Obok pastwiska nie było drzew śliwy, a Basia tego dnia nie wzięła ze sobą na łąkę żadnych owoców. Na tej podstawie można było założyć, że została poczęstowana śliwkami przez swojego oprawcę. Może i nie był to jakiś szczególny, przełomowy dowód, ale ta informacja mogła mieć wpływ w dalszym etapie śledztwa, choćby jako zweryfikowanie wersji zdarzeń, którą będzie prezentować ewentualny podejrzany. Ruszyło więc śledztwo. Zabójstwa dzieci są zawsze najtrudniejszymi tematami. Milicjanci musieli zmierzyć się z brutalnym sadystą, który jest na wolności i w każdej chwili może zaatakować kolejną osobę, może zabić kolejne dziecko. Kto wie, może nawet w trakcie oględzin, w trakcie śledztwa, on polował już na kolejną ofiarę. Milicjanci chodzili od domu do domu, szukali świadków, zadawali podobne pytania. Może widzieliście w ostatnich godzinkach kogoś podejrzanego? Może ktoś nieznajomy kręcił się po okolicy? Niestety, nikt we wiosce nikogo takiego nie zapamiętał. Mieszkańcy najbliżej położonych od pastwiska domów nie usłyszeli żadnego krzyku dziewczynki ani wołania o ratunek. Na miejsce przestępstwa sprowadzono psa tropiącego. Zwierzak, co prawda podjął trop, ale po przejściu ponad 2 kilometrów go zgubił. W pobliżu miejsca zbrodni zabezpieczono duży odcisk gumowego buta. Był dość świeży. Wszystko wskazywało na to, że mógł zostawić go zabójca. Z czasem do milicjantów zaczęły jednak docierać informacje od innych mieszkańców regionu. Pewna kobieta feralnego dnia między 14 a 15 widziała nieznanego mężczyznę, który szedł drogą polną ze Smolna Wielkiego do Smolna Małego. Zeznała, że mógł mieć około 40 lat. Był raczej średniego wzrostu. Zwróciła uwagę na jego wydłużoną twarz, tak zwaną końską. Włosy miał jasne i był raczej szczupły. Rysopis podany przez tą kobietę był bardzo szczegółowy. No i najważniejsze,
Ta pociągła twarz, końska twarz, to był niezwykle charakterystyczny element jego wyglądu. Ponadto zeznająca kobieta zwróciła również uwagę na dwa istotne szczegóły. Po pierwsze, ten mężczyzna był w gumiakach. Po drugie, trzymał w ręku kij, przypominający wspornik namiotowy. Wszystko się właściwie zgadzało. Ślad gumiaka znaleziono na miejscu zbrodni, a sprawca posługiwał się przecież właśnie takim narzędziem, wspornikiem namiotowym. Na podstawie wspomnień tej kobiety przygotowano portret pamięciowy spotkanego mężczyzny. Sprawdziliśmy miejsce, w którym kobieta spotkała tego mężczyznę. Było to w odległości około 2,5 km od pola, na którym Basia pasła krowy. Tam też odnaleźliśmy ślady obuwia. Były to te same ślady, jak te, które wcześniej znaleźliśmy na łące. Mogliśmy więc założyć, że kobieta widziała mordercę. Od teraz było już wiadomo, że jego charakterystyczną cechą jest końska twarz. Wszystko wskazywało na to, że spotkał go także mieszkaniec pobliskiego miasteczka Kargowa. Jan P. zeznał, że ten nieznajomy mężczyzna szedł z plecakiem i kijem. Poprosił o papierosy, a świadek poczęstował go jednym. Nieznajomy chciał zdobyć pieniądze, dlatego zaproponował Janowi sprzedaż kilku przedmiotów. Proponował mi bluzę roboczą, kociołek, sznurek i łopatki. Za ten zestaw miałem mu zapłacić 20 zł. Opis wyglądu nieznajomego mężczyzny, który przedstawił milicjantom Jan P., zgadzał się z rysopisem, który wcześniej podała inna kobieta z tej samej okolicy. On też zwrócił uwagę na pociągłą twarz tego mężczyzny. Zapamiętał także, że nieznajomy wspominał mu, że jest Niemcem i pochodzi z Hamburga. Jeżeli nie kłamał, to była to ważna wskazówka. Tego samego mężczyznę widzieli też inni świadkowie, m.in. chłopcy pasący krowy na łące, robotnicy przy torach kolejowych oraz mieszkanka regionu zbierająca zioła. Wszyscy opisywali go w podobny sposób. Bez wątpienia krążył po tej okolicy na kilka godzin przed dokonaniem zbrodni. Milicja z każdą godziną docierała do coraz to nowszych informacji. W końcu w śledztwie pojawiła się hipoteza, że ten sprawca, ten poszukiwany mężczyzna, może być uciekinierem z więzienia albo uciekinierem z jakiegoś zakładu psychiatrycznego. Ten człowiek, według relacji świadków, miał na sobie ubiór w jednolitym kolorze, a zazwyczaj właśnie odzież w podobnym stylu noszą pacjenci na oddziałach albo więźniowie. Ponadto z zeznań świadków wynikało, że ten mężczyzna porusza się raczej polnymi i leśnymi drogami. Wyglądało na to, że próbował omijać ruchliwe i uczęszczane trasy, tak gdyby obawiał się schwytania. Niektóre osoby pytał też o milicję. Wyglądało, jakby czegoś się obawiał. Rozesłano wiadomość o ewentualnym zbiegu do jednostek w innych częściach kraju. Próbowano też ustalić, czy w ostatnim czasie w okolicy Zielonej Góry rzeczywiście z więzienia lub placówki medycznej uciekł mężczyzna o wyglądzie przedstawionym przez świadków. 1 września pojawił się pierwszy podejrzany. W Kościanie zatrzymano Kazimierza D. Ten mężczyzna pasował do rysopisu, a co najważniejsze, nosił podobną odzież jak nasz poszukiwany morderca. Milicja przez chwilę myślała nawet, że mają w swoich rękach sprawcę. Jednak gdy sprawdzono alibi Kazimierza, było już jasne, że nie mógł mieć związku z tą sprawą. Trzeba było szukać dalej. Podobne zgłoszenie przyszło kolejnego dnia z Katowic. Jak słyszycie, w poszukiwanie były zaangażowane jednostki milicji w całym kraju. Do sprawy podchodzono poważnie. Na Śląsku zatrzymano Bolesława B. On też wyglądem przypominał mężczyznę z końską twarzą. Co więcej, ten gość podczas pierwszych rozmów z milicjantami przyznał się do zabójstwa dziecka. Jednak po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że był on niepełnosprawny intelektualnie. Pod presją przyznałby się pewnie nawet do zabicia papieża. W międzyczasie napływały także informacje o innych podejrzanych typach, często zbiegach ze szpitali, zboczeńcach, włóczęgach, którzy według niektórych mogli stać za tym bestialskim morderstwem. Każdy sygnał należało oczywiście sprawdzić.
Gdy Bolesław został skreślony z listy podejrzanych, z komendy w Poznaniu nadeszła wiadomość. Wiadomość, która okazała się w tej sprawie przełomowa. Komunikat informował o ucieczce dwóch więźniów zakładu karnego we Wronkach. Byli nimi Henryk B. oraz Herbert Paukstad. Ten pierwszy został już schwytany, ale drugi wciąż pozostawał na wolności. Henryk opowiedział milicjantom o ucieczce. Wskazał kierunek, w którym się przemieszczali. To zgadzało się z późniejszym miejscem zabójstwa. Opowiedział także o planach swojego współtowarzysza oraz o ubraniach, w jakich podróżowali. Wszystko pasowało idealnie. I co najważniejsze, wygląd tego człowieka, wygląd Herberta, przypominał rysopis sprawcy, który przedstawili świadkowie. Herbert miał pociągłą twarz. Można było nazwać to twarzą końską. Miał też niemieckie pochodzenie. Czy był na tyle bezmyślny, że opowiadał mijanym osobom fakty ze swojego życia? Jego ojciec był oficerem w niemieckim wojsku i zginął w czasie wojny, a Herbert od lat przejawiał nienawiść do Słowian. Często podkreślał swoje niemieckie korzenie. Bliżej było mu do Niemca niż Polaka. Wszystko więc wskazywało na to, że udało się ustalić tożsamość zabójcy. Teraz należało go już tylko schwytać. Milicjanci założyli, że Herbert prędzej czy później będzie próbował odwiedzić swoich bliskich. Dlatego też sprawdzano adresy jego krewnych oraz osób, z którymi ostatnio korespondował w trakcie odsiadki. Przez kilka dni swojej tułaczki po Polsce Herbert przebył całkiem długą drogę. Najpierw ukradł komuś rower i pojechał do krewnego w Widawie koło Wrocławia. Kilka dni później był już w Błaszkach koło Kalisza. Stamtąd miał się udać w ówczesne województwo olsztyńskie. I to właśnie tam, od bliskich znajomych, dowiedział się, że jest poszukiwany przez milicję jako zbieg z więzienia. Milicjanci za sprawą działań operacyjnych wiedzieli, że Herbert prędzej czy później będzie próbował dojechać do okolicy Mrągowa, ponieważ tam też miał rodzinę. I tak też się stało. Mrągowo znajduje się blisko 400 km od wioski, w której zabił 13-latkę. Milicjanci czekali na niego w Giedrzwałdzie, a właściwie w okolicach tej miejscowości. Herbert dotarł tam dokładnie 6 września i został złapany w miejscowości Woryty, gdy pojawił się w domu bliskiej osoby. Został zakuty w kajdanki i przewieziono go do aresztu w Olsztynie. W trakcie zatrzymania miał przy sobie łańcuszek z medalikiem, który należał do zamordowanej Basi. Miał na sobie także reformy i spodnie dziewczynki, te, które zabrał po dokonaniu zabójstwa. Wiedział doskonale, że to obciążające go dowody. Dlatego w ubikacji na komendzie próbował się ich pozbyć. Podarł ubrania na kawałki i część z nich wrzucił do muszli klozetowej w milicyjnym areszcie. Zachował się jednak niewielki kawałek tego materiału wraz z kieszenią od spodni. Ten skrawek odnaleziono w pomieszczeniach aresztu. Herbert schował go za kaloryferem. Rodzice 13-latki potwierdzili, że ten fragment odzieży pochodził z ubrania ich córki. Jak się później okazało, to, że ściągnął z ciała dziewczynki dresy i zabrał je ze sobą, nie było żadną formą fetyszyzmu, tak jak zakładano początkowo w śledztwie. Zwyczajnie było mu zimno. Nie miał ze sobą żadnych ubrań, więc w ten sposób chciał się trochę ocieplić. Patrzę sobie na zdjęcia tego całego Herberta i dochodzę do wniosku, że coś w tym jest. Faktycznie ma taką trochę pociągłą twarz, którą moglibyśmy nazwać twarzą końską. Ten charakterystyczny wygląd na pewno też miał wpływ na to, że został on zidentyfikowany i złapany stosunkowo szybko. Herbert miał też inne charakterystyczne cechy wyglądu, ale ich akurat świadkowie nie mogli zobaczyć. Chodzi tu o więzienne tatuaże. Na prawej ręce widniała głowa muszkietera i kobiety. Z kolei na lewej ręce wytatuował sobie głowę kobiety i błazna. Jego dolne kończyny też były wytatuowane. Na prawej nodze zrobił sobie rysunek kobiecej nogi, a na lewej księżyc i głowę kobiety. Był więc sprawca, trzeba było go skazać. Ale zanim do tego doszło, biegli psychiatrzy wysłali go na obserwację do szpitala, do Grodziska Mazowieckiego. Badano go tam przez 3 miesiące.
i na tej podstawie wystawiono opinię. Jest osobnikiem encefalopatycznym z wyraźnie zaznaczonymi odchyleniami od normy struktury osobowości. Specjaliści wykluczyli chorobę psychiczną i niedorozwój umysłowy. Było więc jasne, że sprawca stanie przed sądem, musi ponieść karę za swoje czyny. Początkowo nie przyznawał się do winy, ale powoli zmieniał zdanie podczas kolejnych przesłuchań. Wiedział, że śledczy mają na niego sporo dowodów i najprawdopodobniej nie uda mu się z tego wywinąć. Rozpoznali go przecież świadkowie, którzy widzieli go na miejscu zbrodni. Zaczął więc stopniowo dodawać do swojej wersji zdarzeń coraz to nowsze szczegóły. Najpierw mówił, że zabił, ale żadnego gwałtu nie było. I tej wersji trzymał się przez kilka tygodni. W końcu jednak opowiedział ze szczegółami o faktycznych okolicznościach zbrodni i później trzymał się już tej wersji do końca, zarówno na przesłuchaniach, jak i na sali rozpraw. Taki schemat stopniowego przyznawania się do winy pojawia się bardzo często w podobnych sprawach kryminalnych. Weźmy na przykład Stefana Rachubińskiego, czyli rozpruwacza z Bydgoszczy. On też na początku nie przyznawał się do zabójstwa. Gdy zorientował się, że jest na niego wiele dowodów, przyznał, że zabił, ale kłamał, że miał solidny motyw. Dopiero z czasem, na kolejnych przesłuchaniach, sprawcy zaczynają się otwierać i opowiadają ze szczegółami o faktycznym przebiegu zdarzeń. Sąd w Zielonej Górze uznał jednak, że to przyznanie się do winy nie może stanowić okoliczności łagodzącej. Herbert, zabijając dziecko, działał z pełną premedytacją. Chciał pozbyć się świadka. To był jego motyw. W dodatku obciążające były dla niego zeznania Henryka, z którym wcześniej uciekał. Na sali sądowej siedział recydywista, człowiek z kryminalną przeszłością, który nie przejawiał skruchy za swoje zachowanie i nie rokował na poprawę. Sąd wojewódzki wyraził też pogląd, że wyjaśnienia oskarżonego, że bardzo mu przykro wspominać o czynie, jakiego się dopuścił, to nie jest przejaw skruchy, lecz frazes wywołany obawą przed odpowiedzialnością karną. Według sądu cała jego postawa w czasie rozprawy absolutnie nie pozwalała na stwierdzenie, że potępia siebie jako sprawcę najbardziej okrutnego morderstwa. Dlatego też uznano, że należy go wyeliminować ze społeczeństwa. Został skazany na śmierć. Wyrok wykonano 11 lutego w 1970 roku w Centralnym Więzieniu w Poznaniu. I w tym też mieście, na cmentarzu komunalnym na Miłostowie, Herbert Paukstad został pochowany. Co ciekawe, na cmentarzu wciąż możemy znaleźć jego grób. A właściwie mogiłę. To jest kopiec ziemi zarośnięty chwastami. Na wierzchu leży jakaś stara wiązanka sztucznych kwiatów. Ten grób nie jest opłacony, więc teoretycznie w każdej chwili może zostać zlikwidowany i na tym miejscu może zostać pochowana inna osoba. Ale jako, że na Miłostowie miejsca raczej nie brakuje, no bądź co bądź to jest cmentarz o największej powierzchni w Poznaniu, no to zakładam, że ten grób, ta mogiła, tak powinniśmy raczej powiedzieć, przetrwa jeszcze przynajmniej przez najbliższe lata. Niektórzy z Was może zastanawiają się teraz, skąd te kwiaty na jego grobie. Właściwie często zdarza się, że na miejscach pochówku morderców możemy odnaleźć znicze lub kwiaty. Nie wydaje mi się, aby zostawili je członkowie rodziny lub znajomi. Zapewne to jakaś dobra duszyczka, która przechodząc przez cmentarz szuka tych najbardziej zniszczonych i opuszczonych grobów, aby zapalić tam lampkę lub zostawić buciecik. W wielu rodzinach kultywuje się taką tradycję. Podobną starą wiązankę znalazłem kiedyś również na grobie Stefana Rachubińskiego, czyli rozpruwacza, który był antybohaterem mojego audioserialu. W przypadku wampira z Osielska, bo tak również nazywa się tego przestępcę, nie było to mogiła, a prawdziwy grób. Wiecie, taki z nagrobkiem, nazwiskiem, datą urodzin i śmierci. Innym ciekawym grobowym przypadkiem jest też grób Edmunda Kolanowskiego, czyli osławionego nekrofila.
A i tu ciekawostka. O tej anegdocie wspominałem ostatnio w relacji na Instagramie, ale no, zakładam, że wielu z Was mojego profilu nie obserwuje, więc opowiem o tym również i tutaj. Po premierze naszego audioserialu o Kolanowskim, który przygotowywaliśmy razem z Michałem Larkiem w zeszłym roku, ktoś wstawił dookoła tej mogiły Edmunda deski. Czyli zwyczajnie ktoś się tym grobem zaczął opiekować. Przez jakiś czas był tam nawet krzyż, teraz chyba tego krzyża już nie ma. Obecnie to miejsce jest coraz częściej odwiedzane przez fanów mocnych, kryminalnych wrażeń. Taki punkt na mapie kryminalnego Poznania. Na dziś to już wszystko. Przypominam, że nowe odcinki podcastu znajdziecie w każdy poniedziałkowy poranek na Spotify i innych aplikacjach podcastowych. Do słuchania na tych aplikacjach Was najbardziej zachęcam, a na YouTube zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 17. Do usłyszenia za tydzień. Odcinek powstał na podstawie uzasadnienia wyroku w sprawie Herberta Paukstata oraz tekstu autorstwa Stanisława Szczepaniaka opublikowanego w 107 numerze magazynu Problemy Kryminalistyki.